Przy okazji promocyjnej sesji zdjęciowej nadchodzącego programu, Doda spotkała się z Adrianem Nychnerewiczem z Super Expressu, by opowiedzieć o swojej dotychczasowej karierze. Doda wielokrotnie wcześniej mówiła, że zamiast zarabiać na swoich występach, musiała dokładać do nich, aby zrealizować swoją wizję. Jej walka z reżyserami koncertów, by stworzyć niezapomniane show, była nieustannym wyzwaniem. Tyle razy słyszałam, Boże, po co nam to jest wszystko. Wspominała Doda. Piosenkarka wspominała swój występ na 15-lecie kariery, kiedy zamieniła scenę w Sopocie w fantastyczny, elficki krajobraz i podwodny świat. Wykorzystała stroje syren z filmu Piraci z Karaibów, co kosztowało ją niemałe pieniądze. Zobacz koniecznie, Doda nagle przerwała wywiad. Polały się łzy, pomponik ekslusiwe, Doda otwarcie mówi o tym, jak była wykorzystywana przez niektóre osoby. Ludzie, wiedząc o jej ambicjach i determinacji, często narzucali jej zawyżone ceny, licząc na to, że i tak zdecyduje się na realizację swoich pomysłów, niezależnie od kosztów. Tak między innymi wyglądało to, gdy zamarzyła o ogromnym diamencie, wykorzystanym w czasie jednej z jej tras koncertowych. Diament, o którym mówisz, wyszedł z mojej głowy. Później starałam się go narysować i przekazałam to konstruktorce i scenografce. Wyceniła Gona. Go Około 80 tysięcy złotych a ja zabiłam się własną pięścią. Wynegocjowałam cenę 75 tysięcy złotych to jakieś 30 tysięcy za dużo, ale wtedy wszyscy mnie doili i oszukiwali. Bo wiedzieli, że jestem Dodą i mam wielkie ambicje, więc i tak będę chciała zrealizować ten pomysł, mówiła artystka. Doda przyznała, że wynajmuje ogromną hale, gdzie trzyma wszystkie, często bardzo drogie i ogromnych rozmiarów, rekwizyty, które ozdabiały jej występy w czasie całej kariery. To jest bardzo przykre, bo to są pieniądze trochę wyrzucone w błoto. Te rzeczy scenograficzne po prostu starzeją się i niszczą. Przyznała. Zobacz też. Doda wydała oświadczenie tuż przed ramówką polsatu. Jestem na trudnym etapie życia. Doda przekazała niespodziewaną nowinę. Fani długo czekali na te informacje. Koniec domysłów: Doda opowiada o szczegółach swojego nowego reality show. To będzie bardzo uzależniające. Doda rozwiewa wątpliwości fanów. Zdradza kulisy nowego show i stanowczo reaguje na najnowsze plotki, pomponik eksklusive.